patrząc na ikonę Zbawiciela na mocach, która jest określana w języku cerkiewno-słowiańskim jako Spas w siłach, widzimy w lewym górnym rogu inskrypcję. Inskrypcję, na której jest napisane Król Chwały, Car Sławy. Jest to inskrypcja, która też się pojawia na przeróżnych ikonach ukrzyżowania. Jest to taki znak, że ta chwila ukrzyżowania, czyli po ludzku mówiąc chwila hańby i chwila największego uniżenia, o jakim człowiek w ogóle może pomyśleć, staje się chwilą chwały Bożej. Staje się chwilą największych przemian, o jakich też człowiek może pomyśleć. I kwintesencją tych największych przemian jest rzeczywiście ikona Zbawiciela na mocach. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z przedstawieniem paruzji, z malarską próbą ujęcia paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Ta inskrypcja Król Chwały dlatego też tu się pojawia, ponieważ to od krzyża do paruzji mamy do czynienia z największą Bożą chwałą i z nowym porządkiem, z nową realnością. Dzień paruzji to jest też dzień sądu. Dzień sądu, o którym słyszymy w proroctwach Izajasza, Ezechiela, Daniela oraz w Apokalipsie świętego Jana. To właśnie z tych prorockich wizji zostaje zaczerpnięta malarska wizja Chrystusa na mocach. I tak widzimy na tej ikonie spójność geometrycznych elementów, które są na siebie nałożone. Chrystus siedzi na rąbie, który jest niczym innym jak ognistym tronem, o którym możemy przeczytać we wszystkich wspomnianych wcześniej proroctwach. Dalej widzimy mandorle z głoszącymi chwałę Bożą serafinami, czyli obraz świata niewidzialnego, obraz świata anielskiego. No i dalej widzimy czworobok, czyli symbol, znak Ziemi. A co może być bardziej podobnego do naszego doświadczenia Ziemi niż Ewangelię? Dlatego też w tym czworoboku z każdej strony widzimy symbole ewangelistów, czyli anioła, symbol Ewangelii według świętego Mateusza, orła, symbol Ewangelii według świętego Jana, lwa, symbol Ewangelii według świętego Marka oraz cielca, symbol Ewangelii według świętego Łukasza. To wszystko jest na siebie nałożone, a więc nałożone jest na siebie Chrystus Bóg, nałożone jest na siebie świat niewidzialny, świat anielski oraz jest nałożone na siebie ten świat, którego percepcję my z pewnością w jakiś sposób najlepiej znamy i odczuwamy. To wszystko staje się jednością na podobieństwo tej samej jedności, która była napisana w Księdze Genezis. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I właśnie ta niebo i ziemia nie były czymś oddzielnym, a były czymś, co miało dostępność do siebie samych. Ta ikona jest powrotem do Genezis, bo ta ikona jest jednocześnie ikoną doskonałej przeszłości, jak i doskonałej przyszłości Królestwa Bożego.